na Rychwał w powiecie konińskim. Miejsce pełne prywatnych gospodarstw i pól, ale także przykład gminy, która znacznie postawiła na fotowoltaikę. A wszystko to było możliwe dzięki projektowi, do którego dołączyły łącznie 4 gminy w regionie konińskim. Gmina Rychwał, Golina, Tuliszków oraz Wierzbinek. Łącznie zamontowano tu niemal 700 instalacji fotowoltaicznych. Zainteresowanie projektem było ogromne. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło ponad 5 milionów złotych. Wielkopolska Wschodnia jest dziś liderem energetycznych przemian w Polsce. Jako pierwsza przygotowała koncepcję sprawiedliwej transformacji. Aktualnie kończą się prace nad planem transformacji, czyli dokumentem niezbędnym, by pieniądze z funduszu zostały uruchomione. Do subregionu konińskiego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trafi 387 milionów euro z puli 3,5 miliarda euro dla Polski. To kluczowe środki dla tego regionu. To tu od lat 40. funkcjonuje jedna z największych kopalni odkrywkowych. Dlatego miasto jako pierwsze zmieniło całkowicie swoją strategię na najbliższe lata. Dzień dobry Państwu. To są Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2021, które trwają od dzisiaj, od piątku 17 września. Aż do niedzieli 19 września i spotykamy się w studiu telewizji WTK, żeby porozmawiać z Państwa i moimi gośćmi. A są nimi dwaj panowie. Jest to burmistrz gminy i miasta Rychwał, pan Stefan Dziemara. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Maciej Sytek, pełnomocnik zarządu województwa wielkopolskiego do spraw restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Widzieliśmy przed chwilą, widzowie nasi widzieli taki filmik wprowadzający do naszej rozmowy. Gmina Rychwał stawia na fotowoltaikę, na odnawialne źródła energii. Panie burmistrzu, jak to wygląda u Państwa i skąd taki pomysł, skąd taki krok do przodu? Faktycznie ten temat już od dawna poruszaliśmy i wielokrotnie rozmawiałem z wieloma osobami na temat, co zrobić w tej materii, gdyż to jest bardzo korzystne z jednej strony dla mieszkańców, a z drugiej strony cały czas mówimy o tym, żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Kiedy pojawił się pomysł, że Urząd Marszałkowski podjął wyzwanie i ogłosił nabór wniosków do właśnie zadań związanych z fotowoltaiką, natychmiast zgłosiliśmy się jako gmina Rychwał, ale do tego zadania również namówiłem jeszcze 3 gminy, czyli gminę Tuliszków, gminę Golina, gminę Wierzbinek, gdzie złożyliśmy wspólny projekt, który opiewał praktycznie na 700 instalacji fotowoltaicznych na domach jednorodzinnych. Wartość tego projektu to była prawie 9 milionów złotych, natomiast wartość dofinansowania to jest kwota ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych. I dzisiaj, czyli po latach, bo to już funkcjonuje drugi rok, mogę powiedzieć, że faktycznie czujemy się świetnie. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni, płacą bardzo nieduże rachunki. A kolejny bardzo ważny aspekt jest to, że wielu sąsiadów, widząc jak to jest korzystne i opłacalne, oczywiście podjęło indywidualnie również takie wyzwanie, czyli korzysta również z innych form pozyskania środków, a jeśli nawet ich nie pozyskało, to oczywiście zakłada również te ogniwa. Powiem tylko, że wspólnie zrobionych, tak jak wspomniałem, zostało 700 instalacji i dzisiaj na pewno jesteśmy ważnym regionem, czyli mówię o tych 4 gminach, gdzie gmina Rychwał była liderem, że to zrealizowaliśmy, a było to możliwe tylko dlatego, że wtedy siedzący obok mnie ówczesny marszałek Sytek, marszałek Woźniak doskonale rozumieli sytuację właśnie w tym zakresie i podjęli rękawice, byśmy podjęli, powiedział tak po boksersku, gdyż kiedy pierwszy raz powiedziałem, że to będzie 700 indywidualnych projektów, to niektóry włos na głowie się zjeżył, ale okazało się, że to było skuteczne i dobre. No właśnie chciałem zapytać, bo 700 instalacji fotowoltaicznych dla 4 gmin to dosyć sporo w skali Poznania, być może mało, ale tutaj w waszych gminach to dosyć sporo instalacji fotowoltaicznych. Czy to zainteresowanie tym programem było duże?
Tak jak powiedziałem, to było, wróciliśmy do czasów sprzed 30 lat, bo jak robiliśmy nabiór, panie redaktorze, to chcę powiedzieć, wtedy było to w ten sposób, że był wyznaczony dzień i w tym dniu mieszkańcy mogli się zapisać, ponieważ na średnio na gminę przypadało 170 instalacji, to kolejka przed urzędem była kilkudziesięciometrowa. To najlepiej świadczy o tym, że chętni byli wtedy, a dzisiaj, gdyby Urząd Marszałkowski ogłosił taki nabór, to domyślam się, że ta kolejka byłaby zdecydowanie dłuższa, bo wszyscy widzą, jakie ogromne korzyści, szczególnie finansowe, są dla rodzin właśnie korzystających z swoich gospodarstw. Takie pierwsze projekty, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, mają przyczynić się do przyszłości, oczywiście neutralności klimatycznej. To pytanie do pana Macieja Sytka o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, bo ta Wielkopolska Wschodnia w ostatnich latach kojarzyła się no właśnie z energią, ale niekoniecznie tą zieloną. Tak, nie kojarzyło się przede wszystkim z energią produkowaną z węgla brunatnego. I dzisiaj następuje daleko idąca zmiana. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to zupełnie nowy fundusz, który ma pomóc regionom górniczym przekształcić się, transformować, czyli stworzyć jak gdyby nowe miejsca pracy, nie oparte właśnie o wydobycie czy spalanie węgla. I to, o czym mówił pan burmistrz Dziemara, czyli ta wielka otwartość włodarzy poszczególnych gmin, ale także mieszkańców na to, żeby przekształcać się, daje szansę i nadzieję na to, że Wielkopolska Wschodnia mocno się zmieni. Podjęliśmy takie działania do 2030 roku. Zaprzestaniemy wydobycia i spalania węgla w ciepłownictwie i energetyce, a do 2040 roku chcemy osiągnąć w subregionie neutralność klimatyczną. Bardzo ważnym tutaj elementem właśnie będzie to, o czym mówił pan burmistrz Dziemera, czyli zmiana źródeł energetycznych w indywidualnych budynkach, żeby nie spalać węgla, czy to brunatnego, czy to kamiennego, ale przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, cały jak gdyby arsenał tych możliwości, które będziemy chcieli zaoferować mieszkańcom, żeby oni także przekształcali się i transformowali. Także w tej chwili chcemy, żeby Wielkopolska Wschodnia pozostała zagłębiem energetycznym, ale zagłębiem w tej zupełnie nowej odsłonie, czyli z jednej strony z wiatru produkowana energia, z drugiej strony ze słońca. Mamy bardzo ambitne plany wodorowe, ale także geotermalne. Myślę, że Wielkopolska Wschodnia stoi przed ogromną szansą z jednej strony do wykorzystania wielkich funduszy, bo to będzie kilkaset milionów euro tylko dla Wielkopolski Wschodniej, a z drugiej strony przed jak gdyby budowaniem nowej przyszłości. Pamiętam, że rozmawialiśmy kilka miesięcy temu przy okazji realizacji magazynu Zmieniamy Wielkopolskę właśnie o tym Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale od tego czasu chyba sporo się zmieniło i też nadchodzi kolejna perspektywa unijna. Jak ważne to zadanie w tej nowej też perspektywie dla Wielkopolski Wschodniej? Myślę, że to jest jedno z najważniejszych zadań także dla całej Wielkopolski. To transformacja Wielkopolski Wschodniej jest jednym z trzech najważniejszych zadań, które marszałek Marek Woźniak na inauguracji po wyborach swojej nowej kadencji uznał, że jednym z trzech najważniejszych elementów zmiany Wielkopolski jest właśnie wsparcie transformacji Wielkopolski Wschodniej. I od tego czasu, kiedy rozmawialiśmy, oczywiście dużo czasu minęło, w tej chwili właściwie już czekamy na to, żeby rząd podpisał umowę partnerstwa z Komisją Europejską i w przyszłym roku te fundusze powinny się pojawić. Oczywiście do tego bardzo mocno się przygotowujemy i współpracujemy. To, że mogę współpracować z panem burmistrzem Dziemarem, z którą od wielu lat współpracuję, ale i innymi burmistrzami, wójtami, starostami, którzy bardzo mocno liczą na to, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przede wszystkim pomoże zachować nowe miejsca pracy, stworzyć nowe miejsca pracy i stworzyć jak gdyby bardzo daleko idący impuls rozwojowy dla Wielkopolski Wschodniej, żeby takie gminy jak Rychwał mogły także doskonale się rozwijać. Zresztą przykład podjęcia tego wyzwania, o którym na samym początku mówiliśmy,
czyli właśnie instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców, jest przykładem, że możemy tutaj znaleźć wspólny język i współpracować. Zastanawiam się, panie burmistrzu, te przyszłe inwestycje, które czekają na pana gminę, na inne gminy też w Wielkopolsce Wschodniej, to szansa dla pana mieszkańców, żeby mieć lepszą przyszłość? I też rozwój innych gałęzi, można tak to nazwać, nie tylko energetycznych, ale chociażby, nie wiem, ścieżki rowerowe, żłobki, szkoły, większa liczba mieszkańców. Tak, oczywiście, panie redaktorze, ponieważ no, dzisiaj wszyscy zaczynamy trzeźwo i rozsądnie oceniać to, co jest wokół nas. My mamy pełną świadomość, to co wspominał pan prezes Maciej Sytek, ale przecież wiemy, że faktycznie temat węgla brunatnego i elektrowni w takim wykonaniu, jakie one były, to jest pewien etap, który był i dzisiaj musimy patrzeć w przyszłość. Gmina Rychwał, tak dla też dodam, właśnie w tym roku, czyli na przełomie 2021-2022, włączy się również kolejną duży efekt w tym zakresie, mianowicie siłowni wiatrowych popłynie 18 megawatów właśnie energii wytworzonej przez siłownie wiatrowe. Ktoś powie, że czy tutaj są osoby możliwe, gdzie będą mieli dodatkową pracę. Być może w linii prostej bezpośrednio nie, ale to, co po prostu w tej chwili się dzieje, czyli podjęte starania zarówno przez Urząd Marszałkowski, przez włodarzy naszego tutaj subregionu konińskiego, jak my nazywamy, to co chcemy zrobić w ramach naszej aglomeracji, stworzonego stowarzyszenia, które niebawem powstanie. To są wszystko działania, które mają przekonać wszystkich, że właśnie nasz rejon jest rejonem również atrakcyjnym. Oczywiście będą tutaj gminy bogatsze, gminy średnie i mniej zamożne, ale każda gmina będzie miała swoje wyjątkowe elementy i tym będziemy zachęcali. Myślę, że właśnie czyste powietrze, to co mówiliśmy, czyli to, żeby ta emisja gazów cieplarnianych była jak najmniej wpływała właśnie na klimat, jest rzeczą bardzo ważną i to się na co dzień dzieje. Oczywiście przedsiębiorcy poszukują również takich rejonów i dzisiaj w naszych tych małych gminach okazuje się, że są kolejni przedsiębiorcy, którzy mają świetne pomysły. Ja dam tylko przykład, że powstaje duży, ogromny zakład w dzisiejszych czasach, panie redaktorze, który jest kilka milionów warty zakład, który odważył się młody przedsiębiorca stworzenie tego zakładu, pozyskując właśnie środki, znowu powiem o Urzędzie Marszałkowskim, o Wielkopolskim Funduszu Rozwoju, które dają możliwość rozwoju takim przedsiębiorcom. To jest najlepszy przykład, że nie można oglądać się za siebie, tylko iść do przodu. Panie Macieju, jeszcze ostatnie pytanie, bo to, co się dzieje teraz, ma wpływ na naszą przyszłość. O jakiej perspektywie mówimy, kiedy tym czystym powietrzem znów będziemy mogli oddychać w Wielkopolsce Wschodniej, kiedy ta neutralność klimatyczna, bo taki jest cel, będzie osiągnięta? Myślę, że to będzie następowało stopniowo. Do 2030 roku zmniejszymy emisję o 90-95% emisję CO2 oraz także różnych innych szkodliwych substancji. Myślę, że oczywiście neutralność klimatyczna zakłada, że tyle, ile wyprodukujemy dwutlenku węgla, tyle samo, jak gdyby ją zagospodarujemy, bo tego nie da się oczywiście zupełnie wyeliminować. Ale myślę, że już w najbliższych 3-4-5 latach będziemy bardzo mocno odczuwali to, że będziemy oddychali czystym powietrzem. To jest niezwykle istotne. Obliczono, że poza oczywiście kosztami energetycznymi, czyli tym, co płacimy za prąd, to płacimy także za ten prąd własnym zdrowiem. Megawatt energii, który jest wytworzony z węgla, który kosztuje kilkaset złotych, potem my za niego płacimy. Także koszty, których nie uwzględniamy, czyli koszty zdrowotne, koszty społeczne, to jest 105 euro dodatkowych kosztów, które ponosimy. Czyli im wcześniej zaprzestaniemy wydobycia i spalania węgla, tym wcześniej jak gdyby to osiągniemy. Myślę, że w 2025 będzie to już bardzo, bardzo odczuwalne, a w 2030 będzie to właściwie
prawie neutralność klimatyczna. Oczywiście pozostaną jeszcze takie elementy jak transport drogowy, który musi się przekształcić zbiorowy. Pozostaną takie elementy jak właśnie indywidualne gospodarstwa. I pamiętajmy o tym, że musimy także wspomóc, i to planujemy, także tak zwanych wykluczonych energetycznie, tych, których nie będzie stać na to, żeby założyć sobie fotowoltaikę, tych, którzy są mniej zamożni albo biedni. I my musimy o to zadbać, żeby tych ludzi nie pozostawić sobie samych, tylko wspomóc ich właśnie w tym, żebyśmy wspólnie osiągnęli neutralność klimatyczną i żeby Wielkopolska Wschodnia, ale także cała Polska, bo pamiętajmy, że dwutlenek węgla nie ma barier, granic administracyjnych. On niestety dotyka także tych, którzy są poza naszymi granicami. Więc myślę, że 2025 to już będzie bardzo, bardzo mocno odczuwalne. 2030 będziemy się cieszyli, a w 2040 chcemy, żeby było to absolutnie ekologiczne, czyste powietrze i przede wszystkim także przyrodę. Do tego służy Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny zarządzany przez Samorząd Województwa. Do tego będzie służył Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i pieniądze, które także staramy się pozyskać bezpośrednio z Brukseli, czyli programy Life Horizont. Tych środków jest dużo. Natomiast z taką ekipą jak pan burmistrz Dziemara i wielu moich kolegów, z którymi współpracuję, myślę, że bardzo skutecznie po niej sięgniemy i pokażemy, że Unia Europejska to jest to, co najlepszego przez ostatnie kilkadziesiąt lat, ale pewnie kilkaset lat przytrafiło się Polsce i bądźmy z tego dumni, że jesteśmy Europejczykami, że uczestniczymy w tym projekcie, że możemy nie tylko wydawać pieniądze, ale także walczyć o wartości europejskie. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Dziękuję. I bardzo wiele także korzyści dla mieszkańców, bo nie tylko zdrowie, ale także zasób portfela, co słyszeliśmy przed chwilą, co powinno też przekonać Wielkopolan do tego typu projektów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi był pan Stefan Dziemara, burmistrz gminy i miasta Rychwał. Dziękuję. Dziękuję. Oraz pan Maciej Sytek, pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. A państwo zostańcie z nami, ponieważ Dni Otwarte Funduszy Europejskich cały czas trwają, a dzisiaj jeszcze odwiedzimy kilka innych miast, żeby pokazać, jak fundusze europejskie zmieniają Wielkopolskę. Do zobaczenia.